Witamy Was bardzo serdecznie, moi drodzy z tej strony: Chromidas i Aura. Tak, ponownie jesteśmy z Aurą. Jesteśmy w dniu nagrywania i przed paroma momentami nagrywaliśmy pierwsze wrażenia na temat nowego zapachu od Alana Balewskiego. Czyli jaskra, najnowszego jaskra. No i kilka słów jeszcze może dopowiem, że na mojej skórze ten zapach zdecydowanie pachnie bardziej drzewnie. Natomiast na aury skórze, która jest nieco bardziej sucha, pachnie. Bardziej słodko, zdecydowanie mocniej wybijają się akordy waniliowe. Wobec tego myślę, że jest to też bardzo ciekawa interpretacja tego zapachu, że no, sami widzicie, co skóra, to inne wrażenia. No, na mnie pachnie zdecydowanie mocniej drzewnie, no i tak też go opisałem. A zapomniałem na filmie powąchać skóry Aury i faktycznie na niej dużo, dużo mocniej ta wanilia pachnie. Natomiast dzisiaj unboxing, kolejny unboxing. Mamy tutaj piękną paczuszkę i myślę, że na razie nie będziemy może zdradzać, co to będzie. Natomiast sami zobaczycie. Serdecznie zapraszam. Dobrze moi drodzy, także pokazujemy paczuszkę. Wygląda w ten sposób. Nie jest wcale taka duża. Dzisiaj tutaj aurę moją zaangażowałem do tego, aby to ona otwierała, aby to jej rączki tutaj czyniły honory otwarcia tej pięknej paczki. No, nie jest ona za duża. Zobaczycie, co tam się kryje w środku. Aura jest tutaj uśmiechnięta od ucha do ucha, no ciężko się dziwić. My mniej więcej wiemy, co tam się znajduje, ale myślę, że jest to świetna okazja też do nagrania unboxingu, do podzielenia się z wami tymi widokami wizualnymi. Aha, to dobrze. No, patrzcie. Ho, ho, ho. Tak to wygląda. Tutaj coś jeszcze wyleciało, Jakieś tutaj wypełniacze chyba. Uh -huh. Fajnie, także tak wygląda z góry po otwarciu. Dużo fali balkowym? Tak. No tu już nawet widać z CEN-Personal. Dokładnie. Uh -huh. Teraz zabieramy się. Także myślę, że może już chyba kartonik weźmiemy. Znaczy z tej strony, tak żeby nie o. Tak, zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. Myślę, że noszek też może mm -hmm. wezmę. Dobra. Żeby tutaj nie psuł odbioru. Jakie ładne logo. Tak, ładne logo. Przede wszystkim bardzo ładna kolorystyka. Ja myślę, że to taki, no nawet nie wiem, czy to fiolecik by był, czy raczej taki granat ciepły. Bardzo fajnie. To oczywiście są perfumy. Nie ma tutaj co ukrywać. Tak wygląda tył. Woda perfumowana. Oda parfum. <noise> Także no. Mamy zaszczyt, oczywiście, trzymać się w dłoniach coś, co nie jest, powiedzmy, dostępne dla każdego. A mam tutaj oczywiście na myśli mocno limitowaną serię. Nie wiem, ktoś chciał mać. No, Ale powolutku, powolutku. Myślę, że sami za chwilkę zobaczycie, co to jest. Myślę, że tutaj względy estetyczne naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo fajnie to wygląda. Design. Eee, także no, otwieramy, otwieramy dalej. Taka obwoluta, również kartonowa mm -hmm. no, z logiem producenta. Myślę, że całkiem, całkiem przyjemnie to wygląda. No i pudełeczko. Dałeczko całkiem przyjemne, nie za duże, nie za małe, takie w sam raz Gdzie dla tutaj aury. Otworzyć. <gry> Jakby to tu otworzyć? Ma techniki kupi człowiek. O, A, to wow. wow, zobaczcie, jak to pięknie wygląda, moi drodzy. Mamy pieczęć wiedźmińską. Ładne słoneczka. Tak. <laughs> oczywiście tutaj też kunszt wykonania ogromny. Także moi drodzy, chcieliśmy tutaj pokazać Wam tekst, jaki tutaj jest, ale tak naprawdę no, szkoda nam tej pieczęci, żeby ją otwierać, bo być może pod względem tych temperatur, jakie obecnie panują, no nie chcemy tak naprawdę popsuć tego. Jest tu oczywiście opis samego zapachu, tą fantastyczną stylizowaną czcionką. Bardzo nam się podoba. Także moi drodzy, pieczęć nam niestety nie pękła, być może względem tych temperatur, które obecnie panują. Nie chcieliśmy tego zrobić, natomiast chcieliśmy tak podejrzeć chociaż co tam jest napisane, i niestety pieczęć nie wytrzymała tej próby. Wobec tego pokażę Wam sam tekst, może Wam przeczytam jeszcze go za chwilę. Tak to wygląda fantastyczna czcionka, stylizowana na taką e, lekko retro, i mamy tutaj taki tekst. Droga przyjaciółko, konfraterki nasze wiary nie dają, że czarodziejka owa urok na wilka rzuciła. Lecz w jej komnacie taki artefakt odkryłam, perfumy, co jako żywe wonią obstają, kwietnego bzu i cierpkiego agrestu. Zalito Talizman jak po pieczęci wzmiankuje twoja aloiza. Także tak mniej więcej się to prezentuje, również papier taki postarzany. Bardzo fajnie, bardzo nam się podoba ten design. Natomiast może przejdźmy do samego flakonu, moi drodzy, sam flakonik oczywiście zapakowany w takie sianko. Myślę, że świetnie to wszystko ze sobą wygląda. Bardzo fajnie. Prawda? Aura się tutaj też bardzo cieszy. Zobaczcie, mamy flakonik. Jak ładnie się prezentuje? Tak, z tego co wiemy, to jest to wszystko ręcznie wykonane, dlatego też e, nieco się różnią między sobą te flakony. Tak, zresztą Alan gdzieś tam wspominał, że czasem zdarza się, że właśnie ta pieczęć nie jest chociażby idealnie na środku, ale. Według nas bardzo dobrze, bo daje to takie odczucia, że faktycznie robił to człowiek z pasją, a nie maszyna, nie jakaś tam manufaktura, tylko właśnie człowiek własnymi rękoma. Także spójrzcie na te detale, spójrzcie oczywiście na stylistykę. Myślę, że tutaj dbałość o szczegóły jest naprawdę obłędna. No, prezentuje się flakonik pięknie, to jest chyba 50 ml, wydaje nam się. Także jest to obecna edycja, piąta. A sam zapach to oczywiście Bez i Agrest, czyli mocna inspiracja czarodziejkom Jennifer. W naszym odczuciu, wszystkie zapachy są oczywiście bardzo ciekawe. Cała seria jest bardzo udana, ale nie ma co ukrywać, że właśnie Bez i Agrest zaskarbił nasze tutaj uczucia najmocniej. Myślę, że najbardziej dopasował się do. Gustu, przede wszystkim aury, chociaż ja myślę, że też może będę podbierał co jakiś czas. Na pewno. <laughs> Dajcie znać, oczywiście, czy poznaliście tą edycję piątą, czy poprzednie również, jak Wam się podobają. Tutaj, oczywiście, moi drodzy, mamy dodanie Rabarbaru. Przytoczę Wam jeszcze na szybko skład. Jeśli chodzi o skład tego zapachu, to przypominam, że w głowie mamy agrest, białe wino i rabarbar, w sercu mamy lilak, kwiaty i owoce czarnego bzu. A bazę zamyka Pizmo i Styrax, także bardzo ciekawe połączenie, moim zdaniem to białe wino, bardzo musujące, nutka rabarbaru, no coś fenomenalnego, coś czego we wcześniejszych edycjach jeszcze nie było, tutaj pojawiło się po raz pierwszy, no i oczywiście kwiaty i owoce czarnego bzu, też myślę, że fajnie to wszystko zagrało. No, coś fenomenalnego. Spójrzcie na te detale, na tą pieczęć wiedźmińską i ten korek, wszystko w, tym, w tej złotej kolorystyce. Myślę, że naprawdę flakon może się podobać. Będzie to świetny artefakt, również fotograficzny. Być może uda nam się kilka fajnych zdjęć również wykonać. Także no nie ma co ukrywać. Bardzo serdecznie dziękujemy Alanowi Balewskiemu nie tylko za twórczość, ale i za wspaniały kontakt z nami. Nie ma co ukrywać, że im dłużej go znamy, tym chyba bardziej go lubimy, bo naprawdę da się z nim porozmawiać o wszystkim. Także, moi drodzy, tak prezentuje się dzisiejszy unboxing. Piękny flakonik. Wcześniej oczywiście mieliśmy również próbeczki, mogliśmy sobie potestować, pomyśleć, co tak naprawdę myślimy na ten temat. Kto wie, może kiedyś nawet pojawi się pełnowymiarowa recenzja. Nie ma co ukrywać, że akurat ten zapach aurze spodobał się najbardziej. I nawet początkowy wydźwięk tego zapachu względem tego, co jest później, też jest inspirujący, że bardzo fajnie układa się na skórze, bardzo fajnie się zmienia. Mimo, że jest mocny, że jest trwały, to nie męczy. Jest bardzo kobiecy przede wszystkim ten zapach. No, połączenie bzu z agrestem myślę, że bardzo inspirujące. Ta nutka musująca białego wina. Zapach bardzo wesoły, jakby nie patrzeć dziewczęcy, ale i dla starszej kobiety będzie pasował. Fantastycznie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że unboxing Wam się spodobał. Piszcie oczywiście komentarze. Chcieliśmy pokazać Wam ten flakonik z bliska, nie tylko na zdjęciach, bo wiemy, że odbiór też bywa całkiem inny. No i cóż, bardzo serdecznie dziękujemy Alanowi Balewskiemu za paczuszkę do nas, jak i również za fantastyczny kontakt. Dajcie znać, co wy myślicie na temat najnowszej serii wiedźmińskiej. I oczywiście słyszymy się niedługo, być może w nieco chłodniejsze pogody. Trzymajcie się. Cześć.